namzależy.pl merytoryczne źródło informacji partnerzy kanału fullbox polska firma na miejscu w chinach kompleksowa obsługa importu agencja marketingowa efektownia wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci nadrabiamy to o czym milczą w szkołach dzień dobry wojciech Siryk, nam zależy.pl ten świat jest nasz a dzisiaj moim i waszym gościem dawno niewidziany na naszym kanale Jakub Mościcki. Dzień dobry, cześć. Cześć, witajcie. Mamy dzisiaj kilka bardzo interesujących tematów, ale najpierw ważna informacja. Kuba przyniósł dzisiaj do studia Teoto książkę i chce ją rozdać jednemu z naszych widzów, ale o tym jak, jaki będzie algorytm rozdawania Boja Plungera, to myślę, że powiemy na końcu, żeby była większa niespodzianka. Dokładnie tak, no i oczywiście Zrobimy tak, dlatego żeby każdy został z nami do końca, ale teraz może zachęcimy i powiemy, co to za książka. To jest książka o gościu, który był chyba jednym z najbogatszych inwestorów w historii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o inwestorów giełdowych, który zarobił niesamowite pieniądze, a na koniec się zastrzelił. Ja tylko jeszcze przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, że jako nam zależy, założyliśmy własne wydawnictwo i wydajemy, tak na dobry początek, książki ekonomiczne i gospodarcze dla dzieci. Mikołaj i dwa światy to książka na temat różnic pomiędzy systemami kapitalistycznym i socjalistycznym oraz Mikołaj i Magia Biznesu to książka o tym, jak Zakładać i rozwijać własną działalność gospodarczą. Więc, jeżeli macie czy to swoje dzieci, czy dzieci w rodzinie i chcecie nauczyć ich w końcu czegoś, czego nie nauczy ich szkoła, to warto odwiedzić stronę naszego sklepu. Tak więc, dzisiaj książki i sprzedajemy, i rozdajemy. Bierzmy się natomiast za yy, główną część naszej rozmowy. Omówić sobie musimy, między innymi, to, co działo się z bankami regionalnymi już ładnych kilka tygodni temu w Stanach Zjednoczonych. Prosimy. No właśnie mnie, mnie to dziwi, że nikt jeszcze tego u Ciebie nie powiedział, bo to temat był dosyć gorący. Wszyscy zakładali, że cały system bankowy nam się przez to rozwali, że będzie takie domino. Po Twitterze zresztą krążyła taka grafika bankowe bingo, gdzie można było sobie wykreślać poszczególne banki, które upadały. Hmm, więc no, sytuacja była dosyć, dosyć ciekawa, dlatego mnie jest zdziwiło, że dopiero teraz będziemy o tym rozmawiać. Natomiast. Trzeba było wcześniej przejść, do nam zależy. Tak, trzeba było mieć więcej czasu, to, to na pewno bym przyszedł. No ale nic, nadrabiamy, nadrabiamy zaległości. E, od czego to się w ogóle zaczęło? Bo jak zobaczymy, kto wywoływał wszystkie kryzysy w Stanach Zjednoczonych, no to mamy jednego takiego głównego podejrzanego, no i to jest zawsze FED który zawsze robi, chociaż nie, w tym, o tym kryzysie, który rozmawialiśmy tam kiedyś, kiedyś 1920-21, Fed wtedy nic nie zrobił i dzięki temu ten kryzys trwał bardzo krótko i nikt o nim teraz nie pamięta, dopiero o tym kryzysie 2000, 1929 są pisane książki, wielkie rozprawy, bo wtedy politycy i banki centralne, znaczy bank centralny, Fed, interweniował i od tamtej pory no, już interweniuje praktycznie przy każdym kryzysie, no i dzięki temu mamy kryzys jaki mamy, a w teorii bank centralny powstał po to, żeby wygładzać te cykle ekonomiczne, żeby gospodarka sobie mogła tak z linią prostą się rozwijać, a zamiast tego wygładzenia mamy bańki i krachy, bańki i krachy. Jak sobie zobaczycie na, na, na to, jak to działało w historii, to praktycznie zawsze, zawsze Fed za to odpowiadał. No i teraz wielkie zaskoczenie, stało się dokładnie tak samo. Fed spowodował to, że mamy odwróconą krzywą rentowności, o której myślę, że zaraz też trochę więcej powiemy. Natomiast polega to na tym, że jakby wracając jeszcze do tego, skąd się wzięło tych problem tych banków regionalnych, bo to dotyczyło głównie tych małych banków regionalnych, banki nie mogą trzymać gotówki jako takiej, muszą coś z tą gotówką zrobić. Jeśli wpłacamy do nich pieniądze, to nie mogą tych pieniędzy trzymać u siebie, muszą je albo pożyczyć komuś, albo gdzieś, jest tak powiem, zainwestować. No i tak się stało też z pieniędzmi, które zostały wrzucone do banków w czasie tego wielkiego Kataru, który mieliśmy. Zostały rozesłane Amerykanom czeki i Amerykanie na te czeki popatrzyli i wrzucili do banków. Wtedy depozyty w bankach wystrzeliły dosyć mocno w górę. W tym samym czasie jednocześnie Fed ścinał stopy praktycznie do zera. No i stało się tak, że w bankach pojawiło się dużo gotówki i jednocześnie stopy były bardzo niskie, czyli obligacje. Stanów Zjednoczonych płaciły jakieś tam mizerne, bardzo mizerne odsetki, no ale banki, mając taką ilość gotówki, no musiały coś coś tą gotówką zrobić, czyli nakupowały sobie obligacji skarbowych rządu amerykańskiego. No bo to nie ma nic chyba bezpieczniejszego na świecie niż obligacje Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo, że dolar ma pokrycie wołowiu, więc jak coś się wydarzy, to zawsze, zawsze tego dolara obronią. I w kryzysie w 2008 roku. Banki, no to wszyscy wiemy, że miały jakieś tam toksyczne aktywa na, yy, na swoim bilansie i miały chyba około 11%, jeżeli mnie pamięć nie myli, obligacje skarbu państwa. Teraz oczywiście banki zmądrzały, no i kupiły około 35% ich aktywów, to były obligacje skarbu państwa. Ale co się stało w międzyczasie? <laughs> obligacje, które banki w tym czasie kupowały płaciły około, miały tego jelda, czyli rentowność około 1, między 1,6 i 1,75, coś takiego. No i nakupowały tych obligacji tam długoterminowych. Oczywiście wszyscy wiemy, że depozyty z banku można w każdej chwili zabrać. Czyli nastąpiło takie niedopasowanie, gdzie banki nakupowały obligacji, które trwały długo i płaciły dosyć mało, a z drugiej strony mieliśmy depozyty, które można praktycznie od ręki wyciągnąć z banku. I to się właśnie też stało. Ludzie postanowili pieniądze wyciągnąć z banku. Oczywiście to się zaczęło między innymi tam od jakiejś plotki, gdzie Silicon Valley Bank, jeden z takich większych funduszy, zaczął mówić, że ten bank chyba jakiś tam będzie miał problemy i żeby depozytariusze tam z tych firm startupowych zaczęli wypłacać pieniądze, żeby je, je uchronić. No i tak się też stało, i później plotka się rozeszła. Wszyscy zaczęli wypłacać te pieniądze, no i nastąpił taki moment, gdzie w międzyczasie Fed zaczął podnosić już stopy procentowe, i w chwili, kiedy Fed podnosi stopy procentowe, no to te stare obligacje, które banki nakupowały wcześniej, automatycznie są mniej warte. No bo jeśli teraz mamy oprocentowanie hmm, powiedzmy 3-4%, no to po co komuś obligacja, która płaci 1,75 czy tam 1,76? Jeśli teraz na rynku spotowym może sobie kupić obligację, która płaci 2, 3, 4%, więc automatycznie tamte obligacje stare, które banki miały w swoich bilansach, żeby miały podobną rentowność do tych nowych obligacji, no muszą automatycznie być tańsze, żeby na koniec okresu zapadalności inwestor dostał taką stopę zwrotu, jaką, jaką będzie chciał. No i co się stało? To było to, że regulacje dotyczące banków regionalnych były trochę luźniejsze. I pozwalały wyceniać aktywa, które banki miały na swoich bilansach, w cenie zakupu. Czyli te, czyli te ceny, które oni zapłacili za te obligacje, mogli sobie wpisać, że one są tyle warte, mimo że na rynku, gdyby chcieli je sprzedać, co do czego zresztą później doszło, musiały te banki te sprzedać, te obligacje, żeby mieć pieniądze na wypłaty dla ludzi, którzy zaczęli wyciągać swoje depozyty. No i się okazało, że obligacja, która była warta. 100, zł, 100 dolarów, kiedy banki je kupowały. Teraz je na przykład jest warta 77 dolarów. No i się okazało, że jak sprzedaną wszystkie te obligacje, no to nie będzie na wszystkie wypłaty dla ludzi, którzy chcą swoje depozyty. I oczywiście to się stało dzięki temu, tak jak mówiłem na samym początku, że Fed zaczął bardzo szybko podnosić stopy procentowe i ludzie, którzy mogli kupić sobie obligacje teraz tutaj na rynku spot, nie chcieli płacić tyle samo, co... Co zapłaciły banki w chwili kupowania tych swoich obligacji. No, także mamy Fed, który znowu doprowadził prawie że do upadku systemu bankowego w Stanach Zjednoczonych, co się zresztą później przeniosło na inne banki, no bo ludzie zaczęli patrzeć i mówić, że skoro banki regionalne są w tak kiepskiej sytuacji, no to może warto też wyjąć z innych tych banków regionalnych pieniądze, no bo jeśli wszystkie robiły dokładnie to samo, no to może być większy problem. Tak? I tam jest ochrona, e, ochrona depozytów, jest podobnie zresztą jak u nas, e, tam jest do wysokości 250 tysięcy dolarów, a w Silicon Valley Bank się okazało, że 97% depozytów przekraczało tą kwotę. Czyli 97% depozytariuszy straciłoby albo wszystkie, albo większość swoich pieniędzy, jeśli by doszło do upadku banku i Fed by, czy rząd Stanów Zjednoczonych nie zareagowałby tak jak zareagował, czyli zagwarantował wszystkie praktycznie depozyty co do ostatniego dolara, co trochę uspokoiło tą całą sytuację. Jakie wnioski z tego wszystkiego i od razu dopytam, jak z przełożeniem, czy było jakieś przełożenie na rynek nieruchomości? No, wnioski z tego są takie, że ludzie zaczęli wyciągać pieniądze z banków regionalnych i przenosić je do, do dużych banków, tych zwanych too big to fail, które w 2008 roku pokazały, że mogą sobie robić co chcą, a w razie czego, jak będzie jakiś, jakieś zawirowanie na rynku i banki niestety straczą, stracą płynność albo będą. W jakiejś sytuacji zagrażającej ich istnieniu, no to zawsze pojawi się rząd Stanów Zjednoczonych, których, który je uratuje. Ale, żeby było, żeby było śmieszniej, to przełożenie z takiej bankowej rzeczywistości na już tą realną gospodarkę jest o tyle interesujące w tym segmencie, że banki regionalne odpowiadały za większość kredytów, jeśli chodzi o nieruchomości komercyjne. Czyli to, co robi teraz na przykład Elon Musk, że nie płaci za biuro, yy, za biuro Twittera, dlatego że tam chyba ma obłożenie pracowników jakiś rzędu 50%, czyli 50% yy, pracowników pracuje z domów, co zresztą jest, jak się okazało, trendem w całych Stanach Zjednoczonych. Yy, kiedy podczas pandemii się okazało, że pracować z domu można zupełnie yy, efektywnie, tak samo jak z biura, a może nawet i lepiej, bo nie trzeba płacić yy, czasu na, yy, na dojazdy. No i się okazało, że te nieruchomości komercyjne, które są zakredytowane w bankach regionalnych, niedługo jak ludzie, znaczy firmy, które te biurowce wynajmują, no pewnie tych wynajmów nie przedłużą. Tam z wynajem jest zwykle 12, 12 miesięcy. Więc teraz podejrzewam, że będziemy mieli sytuację taką, że te, te wynajmy nie będą przedłużane, a skoro nie będą przedłużane, to. Właściciele tych budynków, którzy są zakredytowani, nie będą mieli na spłatę, na spłatę kredytów, które są zaciągnięte w tych bankach regionalnych. No i znowu będziemy mieli taką sytuację, że te banki regionalne dostaną drugi raz po tyłku przez to, że nieruchomości komercyjne, czy właściwie ich wycena i płynność spadną i to spadną dosyć, dosyć znacząco. Przed nagraniem powiedziałeś, że musimy porozmawiać również o piwocie Fedu. Co słychać w tym temacie? No to jest taki w sumie już mityczny stwór, na który, na który wszyscy czekają, wszyscy inwestorzy czekają i masa inwestorów tak sobie frontranowała ten pivot Fedu, bo wszyscy zakładają, że jak Fed zrobi ten słynny pivot czyli zacznie ciąć stopy procentowe, no to wtedy znowu na rynku pojawi się masa pieniędzy, pieniądz będzie tani i znowu wszyscy będą mogli się zadłużać, no i dzięki temu i giełda, i gospodarka wystrzelą, wystrzelą w kosmos, no a że wszyscy się tego spodziewali, no to się wszyscy Chcieli zrobić tak zwany front running, czyli załadować się w rynek zanim to nastąpi, żeby, jeśli ten pivot się stanie, no to już sobie siedzieć wygodnie w fotelu w pierwszej klasie i patrzeć tylko, jak, jak wasze portfolio jedzie do góry z całym pociągiem. No i teraz coś takiego na wzór pivotu się powiedzmy stało, czyli Fed przestał robić podwyżki. Tylko powiedział, że mm, przestał robić to na chwilę. Zrobili jedną, jedną y, y, pauzę, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. No, jak rynek zareagował, no to, to wszyscy wiemy, jak zareagował, bo wszyscy już się spodziewają, że to już też ten moment, kiedy, kiedy Fed y, robi ten pivot, kiedy pieniądze będą tanie, no i będziemy lecieć, y, lecieć w górę. No ale jednocześnie Fed powiedział, że no to nie jest tak do końca, że oni teraz robią ten, tą pauzę, ale jeszcze w tym roku będą chyba dwie, z tego co pamiętam, powiedzieli, że podwyżki jeszcze się spodziewają dwóch podwyżek, czyli dojedziemy tam do stopy procentowej chyba 5.75 coś takiego. I no i to wszystko oczywiście zależy zależy od inflacji. Jak zobaczycie sobie na inflację w Stanach Zjednoczonych, no to ona zaczęła spadać, ale jeśli odejmiemy sobie cenę energii, no to się okazuje, że ona wcale tak mocno mocno nie spada, bo cena, cena na przykład benzyny spadła już mocno, od szczytu tam chyba około 50%, no i to przekłada się też na, na, na ten CPI, ale na ten CPI bazowy, jak sobie wytniemy te ceny energii, no to już nie jest, tak, nie jest tak różowo niestety. To jeszcze to, co miałem mówić o krzywie rentowności, bo ten pivot Fedu i ten cały rosnący rynek jak sobie zobaczycie na krzywą rentowności amerykańskich obligacji, czyli dziesięciolatki i dwulatki, różnica między nimi, to mamy największy, największy, ujemny, ujemną różnicę w rentownościach od czasów gdzieś mniej więcej dinozaurów. Nigdy wcześniej tak, takiego dużego odwrócenia nie było. I cały rynek uznał, że to jest spoko i nie ma się czym przejmować, ale jak zobaczycie, szczególnie na, w bazie Fedu. To jest chyba adres friend.org. Jak sobie tam popatrzycie, to kryzysy, o których już od dawna mówimy, pojawiają się dopiero wtedy, kiedy ta krzywa wraca do normalnych, do normalnych wartości, a różnica polega na tym, że obligacje czy dług o krótszym terminie jest droższy niż dług o dłuższym terminie. Czyli na przykład tak jak ja bym chciał od Ciebie pożyczyć 100 zł do jutra. I gdybyś mi powiedział, no to będzie ci 50 zł kosztowało, ale jakbym chciał pożyczyć od ciebie 100 zł do grudnia, no to byś powiedział, no dobra, to będzie 2 zł kosztować. No mamy taką absurdalną, absurdalną sytuację, która mocno dotyczy, dotyczy też banków, bo banki biorą od nas depozyty, które z, jakby z definicji są krótkoterminowe i jednocześnie udzielają kredytów, które z definicji są długoterminowe, czyli na przykład biorą od nas depozyt na miesiąc i udzielają hipoteki na 30 lat. Co znowu przekłada się też na rynek Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o nieruchomości, bo ktoś, kto zabukował sobie, tak to nazwijmy, kredyt hipoteczny na 30 lat na stałą stopę przy rekordowo niskich stopach procentowych, powiedzmy tam 2%, i teraz chciałby sprzedać nieruchomości, kupić drugą, powiedzmy, też biorąc jakiś tam kredyt yy, i powiększając sobie, powiedzmy, dom, i teraz musiałby płacić 7%, bo takie są stopy procentowe, jeśli chodzi o kredyty hipoteczne. No, to tak sobie spojrzy w Excel i sobie pomyśli, że to chyba, chyba nie warto takiego biznesu robić. I przez co teraz mamy najniższy, chyba, od 20 lat listing nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czyli ten ilość wystawionych nieruchomości na sprzedaż jest w sumie rekordowo teraz niska, no bo nikomu się nie opłaca zamieniać dwuprocentowego kredytu na potencjalnie kredyt 7%. SEK atakujący kryptowaluty. O co tam chodzi? To jest bardzo ciekawy temat, bo jakby. To, że urzędnicy nie lubili kryptowalut, to jakby to jest żadna nowość. To oni, <laughs> oni tego nie lubili, odkąd kryptowaluty się pojawiły. Yy, wszyscy pamiętamy, że Bitcoin służy tylko do zakupu narkotyków, broni, yy, tam zabójstw gdzieś na, yy, na Silk Roadzie. Tak jakby dolar nie służył dokładnie do tego samego przez yy, całe dziesięciolecia. Natomiast... Yy, Teraz te ataki sec bardzo się mocno nasiliły, jeśli chodzi o te instytucje, które tam działały. Podejrzewam, że to też jest pokłosiem trochę FTX-a, który tam rzeczywiście był taką w sumie piramidą finansową, jak się teraz okazało. No i teraz Fed podejrzewam, że chce się trochę, no może wybielić i pokazać, że rzeczywiście coś robi w sprawie kryptowalut i że będzie chronił inwestorów, więc tam zaczyna mocno, że tak powiem, dociskać te wszystkie firmy kryptowalutowe. Ale zupełnie przypadkiem, w tym samym okresie, jak SEC dociska wszystkie firmy kryptowalutowe, szczególnie te, no nazwijmy to takie garażowe, gdzie tam kilku znajomych się zebrało, zrobili sobie jakąś firmę, ona urosła yy, i, mają, yy, i mają teraz czy tam giełdę, czy jakąś inną firmę zajmującą się kryptowalutami, no to te firmy są mocno dociskane przez SEC, a jednocześnie w tym samym momencie yy, giganci z Wall Street, yy, nawet Deutsche Bank, złożył ostatnio wniosek o to, żeby otworzyć taki portfel custody, jeśli chodzi o kryptowaluty. BlackRock też przecież chce ETF-a odpalać na, na kryptowaluty, więc zupełnie przypadkiem pokryło się to w czasie, kiedy SEC dociska jedne firmy, a drugie firmy z Wall Street nagle mocno się zainteresowały rynkiem kryptowalut. Czy to jest przypadek? No to musicie już sobie sami powiedzieć. Podsumowując na kanale wolnorynkowym, wywiad z człowiekiem aktywnie inwestującym, tradującym, niby powinno być wolnorynkowo, a tu, tu banki centralne, tam instytucje nadzorcze, tu państwo w tym wszystkim. Jakoś tak ta nasza rzeczywistość wygląda. No niestety, no jak sobie zobaczymy, jak byśmy ocenili powiedzmy dwa lata temu, jak się będzie rozwijała nasza rzeczywistość, no to byśmy sobie powiedzieli, co zresztą, o czym mówiliśmy, no tu będzie kryzys, kto ma upaść, to upadnie. E, tutaj, jak był jakiś tam lockdown, no to też pewnie spora, film, spora część firm poupadała. No ale się okazało, że to tak nie działa. Nawet ten słynny interwencyjny skup chryzantem mieliśmy z, przecież z tym do czynienia, więc te firmy, które sprzedawały chryzantemy, no też przeżyły, bo, bo interwencyjny skup chryzantem e, nastąpił. Tak samo, jak rozmawialiśmy o dużych spadkach na nieruchomościach. No, dużych spadków na nieruchomościach nie było. Teraz są, znaczy jeśli spojrzymy na to, na realne wartości, to są spadki chyba tam rzędu 10 czy 15%. Jeśli uwzględnimy inflację, to mówię o tym, o takiej realnej wartości. Więc nieruchomości niestety nie, nie uchroniły nas przed, przed inflacją. No ale stało się między innymi dzięki temu, że mamy teraz zapowiedzi tych kredytów 2% czy 0%, to już mamy taką zupełną licytację na, na obietnice wyborcze. No do tego dochodzi nam jest tam 500 plus, babciowe, 13, 14 emerytura, więc jakby cały ten establishment pcha tą gospodarkę, no że tam się ledwo toczy, już ledwo idzie, naleją no tam jeszcze pchają, żeby, żeby trochę to dociągnąć. Więc jeśli by tego nie było, no to byśmy mieli takie szybkie oczyszczenie naszej gospodarki. Wszystkie nasze przewidywania wolnorynkowe by się sprawdziły. No i byśmy sobie rośli dalej, no ale tak jak jak na załączonym obrazku, no wszyscy lepią taśmą, żeby się to broń Boże nie stało. No, bo na ich wachcie, jak się okaże, że jest coś źle, no to konsekwencje polityczne będą e, srogie. A lepienie taśmą, jak widać, się opłaca cały czas. Przypomniałeś te chryzantemy? To ja z kolei przypomnę, że wolność zwyciężyła wtedy w kwestii cmentarzy. Zostały zamknięte, ale ludzie podstawili drabiny i jakoś na te cmentarze się dostali. To na sam koniec jeszcze kwestia tej książki. To za co trafi do kogoś jeden egzemplarz? Jak wszyscy wiecie, na YouTubie i na Twitterze i na innych social mediach, na, na Instagramie szczególnie, wszyscy zarabiają. Nie ma osób tracących, żaden z inwestorów nie traci. W związku z tym, że Jesse Livermore się zastrzelił jako finał swoich inwestycji, to za waszą najgorszą inwestycję, którą opiszecie w komentarzach, którą, który komentarz wybierze redakcja nam zależy, to do tego trafi książka w wersji fizycznej. Może uda się załatwić podpisy pewnych osób odpowiedzialnych za tą książkę, ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Natomiast jeśli nie chcecie czekać, to ona jest do pobrania na sklep trading.pl. Możecie sobie za darmożkę pobrać w PDF-ie i przeczytać, jeśli wasz komentarz nie zostanie wybrany, albo jeśli nie mieliście żadnych złych inwestycji, bo tak jak cały YouTube i Instagram tylko zarabiacie, więc no więc niestety nie macie żadnych przykrych historii. Czyli podsumowując pochwalcie się w komentarzach waszą najgorszą, najbardziej nieudaną inwestycją. W życiu swoją drogą tak sobie pomyślałem, ktoś wejdzie kiedyś może jakiś potencjalny reklamodawca na kanał Nam Zależy i zobaczy, pomyśli sobie, no dobra, sprawdzę, jaka tutaj jest publika. Kliknie akurat w ten film i będą same nieudane inwestycje. No i się będziesz odznaczał, bo na wszystkich innych kanałach ludzie tylko zarabiają. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, wielkie do zobaczenia. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.